tak długo się nie nagrywało, to teraz trema jest. Jak widzicie, po tytule dzisiaj robimy tak, życie na ojczyźnie. Jest tutaj 11 pytań, które mam tutaj przed sobą. No to lecimy chyba, nie? Nie będziemy jakichś żadnych wstępów robić czy coś. Chyba każdy tak zna, kto nie zna, no to po prostu będę mówić o ojczyźnie, na której teraz jestem, czyli w Holandii. No to lecimy. Pytanie numer 1. Dlaczego wyjechałam z kraju? Wyjechałam z kraju, iż moja mama wyjechała tam wcześniej, czyli tutaj. Ja pamiętam, że wtedy z babcią mieszkałam i w pewnym momencie zadzwoniłam do mojej mamy. Strasznie za nią tęskniłam, byłam taką córeczką mamusi i powiedziałam, że chcę przyjechać do ciebie. Moja mama jakoś w ciągu tygodnia przyjechała i mnie zabrała do Holandii. Drugie pytanie to, ile lat mieszkam za granicą? Jakoś 14 lat mieszkam za granicą teraz. Nigdy nie liczyłam tego, właściwie nie wiem też dokładnie, którego dnia, którego miesiąca przyjechałam i wiem, że są niektóre moje znajome sobie liczą, że a dzisiaj jest moja ta i ta rocznica, jak mieszkałam w Holandii. Ja tak nigdy nie miałam jakoś, nie wiem, szczęśliwi czasu nie liczą. Numer 3. Trudności, które napotkałam po przybyciu do nowego państwa. No na pewno bariera językowa to była, bo oczywiście ja wtedy też nie znałam jako dziecko języka angielskiego tak dobrze. Znałam takie, wiecie, yes, no i takie basic anglężczyznę. Kurczę, jakoś nie pamiętam, żebym miała jakiekolwiek trudności, szczególnie, że tak jak mówię, jako dziecko to tak nie widzi się jeszcze takich trudności. Może były jakie, może teraz jakbym przyjechała tutaj, to pewnie bym miała więcej jakichś tam trudności, ale jako dziecko i łatwo się dogadać ze znajomymi, bo jednak jak znajomi, czyli dzieci w moim wieku, to jak się nie zna języka, to kali jeść, kali pić i rękami się jakoś się dogadywaliśmy. Nie pamiętam jakichś żadnych tam. Nie pamiętam żadnych trudności. Numer 4. Wezmę sobie herbatkę moją, na której jest pomadka oczywiście. Miam. 4. Co mnie zaskoczyło w nowym kraju, było to, że ludzie byli tacy otwarci, że jeśli ktoś na mnie popatrzył, to mówił cześć, mimo to, że się nigdy nie znaliśmy, czy pierwszy raz się widziało. Jak się wychodziło z psem, to zawsze ktoś do ciebie podchodził i rozmawiał, o, bo mój piesek to coś tam, nie wiem, jakieś historie, więc pamiętam, że czasem miałam takie momenty, że o, muszę wyjść z psem i nie to, że mi się nie chciało z tym psem wyjść, tylko to, że znowu będą mnie ci ludzie zaczepiać, więc pamiętam, że wiesz, i wiecie jak to jest, czasem się nie ma humoru i wychodzi się i ktoś cię zaczepia, to też nie tam. Co mnie zaskoczyło jeszcze, że Holendrzy jedzą dość późno obiad, czyli tak o 6, a z tego co pamiętam, to w Polsce się jadło jakoś tak na początku południa. I zdziwiło mnie też, że można było pić z kranu. Szczerze mówiąc, mało mnie zdziwiło, no bo jak nie patrzeć, to ja się tutaj trochę wychowałam, więc czy łatwo jest zawierać nowe znajomości w nowym kraju? Myślę, że tutaj tak. Ludzie są tak na tyle otwarci i zainteresowani twoją osobą, że jest łatwo, tylko trzeba być otwartym na te kontakty. Mimo to, że jest dużo tutaj osób, które mieszkają za granicą i nadal nie umią holenderskiego, bo no, dość sporo lat, to tak czy siak oni są dość otwarci i mieli. I mi się wydaje, że jeśli my jesteśmy na te nowe znajomości otwarci, to Holendrzy na pewno. 6. Czy zaczęłam pracować, chodzić do szkoły po przybyciu na nowe miejsce? Jak ja przyjechałam, to to miałam jakoś 11 lat i pamiętam, że jeszcze nie mogłam iść do takiej szkoły od 12 do 18 i musiałam iść wtedy jeszcze do takiego przedszkola, gdzie były osoby
również z innych krajów, które uczyły się pierwszych słów. I tam byłam, chyba pół roku siedziałam i po tym pół roku przeszłam do jakiejś innej szkoły, więc tak naprawdę od razu udało mi się iść do szkoły, co jest też niedziwne, no bo jako dziecko jest się zobowiązanym iść do szkoły. Pytanie ósme, czy dostałaś tak zwaną lekcję od życia podczas mieszkania za granicą? I nie wiem, jak ja mam to pytanie zrozumieć, czy bardziej, że ludzie byli dla mnie niemili, bo jestem z innego kraju, czy że nauczyłam się jakichś nowych rzeczy tutaj, bo jeśli chodzi o to, że jestem z innego kraju, no to pewnie, że są, nie każdy jest taki sam, każdy jest inny, każdy ma swoje tam poglądy i pewnie, że się znajdzie jakaś osoba, która jest wrogo nastawiona, bo ktoś przyjechał z innego kraju i zabiera mu pracę, czy coś w tym stylu. A jeśli chodzi o takie rzeczy, czy nauczyłam się w Holandii nowych rzeczy, to pewnie, że tak bardzo dużo. Nauczyłam się tej otwartości, nauczyłam się, że nieważne ile ma się lat, zawsze można spełniać cele, można iść do szkoły i można tak naprawdę pracować gdzie się chce, jeśli po prostu idziemy w tym kierunku i staramy się. Co oczywiście też jest w Polsce tak samo, że aczkolwiek częściej słyszę, że jest strasznie ciężko w Polsce i nawet jeśli się skończy jakąś dobrą szkołę, to trudno jest znaleźć pracę. Ja nie wiem, jak jest naprawdę, bo są osoby, które mówią, że to jest nieprawda, a są osoby, które mówią, że to jest prawda, więc ja nie wiem, ja się tylko w każdym razie tak czy siak bardzo dużo się nauczyłam w Holandii i tak jak mówię, ja tutaj się wychowałam, więc wszystko, co wiem, to jest tutaj. Ominęłam jedno pytanie. Czy lubisz mieszkać za granicą? Uwielbiam mieszkać za granicą. Tak, cieszę się, że tutaj przyjechałam. Jestem zadowolona ze swojego wyboru. Cieszę się, czuję, że to jest mój dom. Mi się wydaje, że w Polsce bym się nie odnalazła. Numer 9. Czy tęsknisz za Polską? No nie tęsknię za Polską. Jedynie tęsknię za osobami, które tam mieszkają, czyli za moją rodziną, taką jak babcia, czy moja ciocia, moja kuzynka i kuzyn. Za nimi tęsknię, ale za samą Polską nie. Nie dość, że mam bardzo mało wspomnień, nie bardzo często się też przeprowadzałam w Polsce, więc dużo jakichś ekstra momentów nie zrobiłam, nie mam. Więc nie, ja nie mam tam znajomych już. Także nie tęsknię za Polską, aczkolwiek Polska jest naprawdę pięknym krajem i polecam Holendrom, jeśli się pytają, gdzie pojechać na wakacje, opłaca się jechać do Polski, to zawsze mówię, że tak, bo Polska jest naprawdę pięknym krajem i co do tego, to nie mam wątpliwości. Numer 10. Czy przeprowadziłabyś się z powrotem do Polski? No to mi się wydaje, że już można by powiedzieć z wcześniejszego pytania, że raczej bym się nie przeprowadziła do Polski, iż nie znam tam nikogo, nie odnalazłabym się tam w Polsce. Tutaj znam system, tutaj wiemy, co mogę, co nie mogę. W Polsce po prostu czułabym się źle. Więc nie. 3 rady, które dałabyś ludziom, którzy chcą się przenieść za granicę. No to na pewno nauczyć się języka. Jeśli chodzi o Holendię, no to na pewno nauczyć się holenderskiego, bo jest o wiele łatwiej, lepiej jest się z kimś zapoznać, po prostu łatwiej jest w życiu. Drugie to na pewno lepiej jest zakolegować się nie tylko z rodakami, ale również właśnie z albo obcokrajowcami, albo po prostu z Holendrami, bo wydaje mi się, że wtedy bardziej tą kulturę zrozumiemy i ją poznamy. No i jedna taka rada, wydaje mi się, że ważne jest się zastanowić, dlaczego tak naprawdę chcemy się wyprowadzić do tej Polski, do Polski, do Holandii. Bardzo często widzę, że osoby, które młodo wyprowadziły się do Holandii, zostają i są zadowolone z tego, że przyjechała, ale osoby już tak od 16 lat mniej więcej, jak przyjeżdżają do Holandii wzwyż, to źle się tutaj czują, tęsknią za rodziną, tęsknią ze znajomymi. Myślę, że dobrze jest się zastanowić nad tym,
co właściwie, co jest tym czymś, dlaczego chcemy się przeprowadzić. Czasem jest tak, że lepiej jest zostać tam, gdzie czujemy, że nasze serce należy i poszukać tam rozwiązania. Więc to byłyby moje trzy rady. Jeśli nie minęłam żadnego pytania, tak jak przed chwilą, to odpowiedziałam na wszystkie. Mam nadzieję, że film się podobał i buźki pa!